Bracia i siostry, powiemy chwała Bogu. Chwała Panu. Mamy dobry czas przed obliczem Bożym. Ja właściwie jestem pierwszy raz tutaj w waszej miejscowości. I jest, jak bracia wspomnieli, mamy podwójne święto, jest rocznica wasza, a także jest, obchodzimy też pamiątkę tego, jak zeszedł Duch Święty na wierzących, na Kościół Chrystusowy. Ja siedziałem i myślałem i różne myśli mi przychodziły na różny temat mówić i w ostatnich 5 minutach właściwie zmieniły się moje myśli. Miałem mówić o służbach, które Duch Święty postawił w swoim Kościele, ale czuję, że będę o czymś innym mówić dzisiaj rano. Może tę drugą usługę kiedyś drugim razem powiem, choć ona jest bardzo ważna i w zborze dzisiaj się o tym nie mówi. I to byłoby bardzo ważne, ale będziemy mówić o czymś dzisiaj też drugim. Będziemy wspominać o tym, co Duch Święty może czynić w naszym życiu. Wiecie, kochani, że gdyby nie Duch Święty, to ni jednego z nas by tutaj nie było. Wczoraj brat powiedział bardzo cenną myśl, że Jezus jest głową Kościoła, a Duch Święty jest życiem Kościoła. Alleluja. I nie chcemy tylko wspominać o Nim, ale chcemy żyć Nim. Chcemy, aby On dotykał się naszych serc i przemawiał do nas. My wracamy teraz ze wschodu Polski. Mieliśmy błogosławione usługi, błogosławiony śpiew, błogosławione nabożeństwa, ludzie się nawracali, ludzie się cieszyli, ludzie się radowali i my razem z nimi. Chwała Bogu. To jest dla nas kosztowne i pożyteczne i konieczne. Ale nic, te drugie usługi może gdzieś w drugich zborach powiemy, może usłyszycie o nich gdzieś na graniu, to one przyjdą może i do was. Ja chcę dzisiaj w poranny czas dzielić się z wami z Księgi Ezechiela, proroka, rozdział 37. Ezechiela, proroka, 37 rozdział i w ostatnich paru minutach serce mi się rozpołożyło, aby mówić na ten temat właśnie w poranny czas, tak jak my wspominamy o Duchu Świętym. O Duchu Świętym. Wczoraj, właściwie przedwczoraj, byliśmy w Bielsku Białej i zabrałem braci do miasta i pokazałem im w Białej. Jest Bielsko i Biała. Ono jest rozdzielone taką niewielką rzeką. I zabrałem braci, pokazałem, mówię, popatrzcie, tam stoi dom w Białej, gdzie brat Szturc, kto znał takiego brata? Brat Szturc, który był członkiem bielskiego zboru. On sam był z Czechosłowacji w ten czas. Rodem, czy widocznie, i on już odszedł do Pana. Ja mówię, tam jest jego mieszkanie, tam stoi dom i na drugim piętrze są okna i popatrzcie w te okna. Na drugim piętrze w 67 roku Bóg mnie chrzcił Duchem Świętym na modlitwie właśnie u niego w domu. Kiedy była młodzieżowa modlitwa i tam wieczorem byłem ochrzczony Duchem Świętym i ten dom jeszcze tam stoi i wspomniały mi się te cudowne lata. Czytamy 37 rozdział. Wy wiecie, słyszeliście o tym, czytaliście o tym, ale ja przeczytam. I nawet gdybym chciał drugą usługę usłużyć, to nawet się w czasie nie zmieścimy, bo ona by zajęła więcej czasu. Dlatego czytamy to miejsce. Spoczęła na mnie ręka Pańska od pierwszego wierszu i wprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna suchych kości lub była pełna kości. I kazał mi przyjść dookoła ich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmogący Pan do tych kości, oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą. I dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan.
Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozlegał się głos, a oto powstał szum. I zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało, i skóra powlokła je po wierzchu. Ale ożywczego tchnienia w nich nie było, znaczy ducha nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie lub przyjdź duchu z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtedy wstąpiło w nich ożywcze tchnienie lub wstąpił w nich duch i ożyli. I stanęli na nogach rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości. Rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmogący Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów, ludu mój, waszych. I tknę w was moje ożywcze tchnienie, to jest ducha, i ożyjecie. I osądzę was w waszej ziemi i poznacie, osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan. To powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Bracia, kochani i siostry, to miejsce Bożego Słowa jest bardzo ważne. Tu mówi się o suchych kościach, mówi się o proroctwie i mówi się o duchu. Tutaj mówi o żywcze tchnienie. Wszystkie drugie tłumaczenia Biblii mówią o duchu, który ożywia. I my znamy to miejsce Bożego Słowa. Kto czyta to miejsce, on to zna. I Pan pyta proroka Ezechiela, czy te kości ożyją. Tam był bardzo wielki szum, czy one ożyją. I widzimy, on powiedział, Panie, Ty wiesz. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, my czytamy, że Bóg złożył człowieka. On go złożył z kości, powlekł go skórą, dał mu ścięgna, dał mu ciało i ten człowiek leżał. On nie ożył aż do tej pory, kiedy Pan nie wetchnął w niego swego ducha. Aleluja. I kiedy on wetchnął w niego swojego ducha, ten człowiek stał się duszą żyjącą i nazywał się Adam. I tak było, wy możecie czytać o tym w swojej Biblii. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntów, 12 rozdział i 12 wiersz i tak dalej, że ciało Chrystusowe jest złożone z członków. Ja już nie będę tego czytał, ale tam jest tak napisane. Ono jest zrobione z wielu, złożone z wielu członków. I Bóg złożył to ciało przez śmierć Syna swojego. Aleluja. I On złożył to ciało przez śmierć swojego Syna i tchnął w te ciało swojego Ducha Świętego i ten żywy organizm dzisiaj żyje. Chwała Bogu. Może nie wszędzie on żyje, a może w jakichś częściach on się zrobił martwy, czego my jesteśmy świadkami. A jak wy tego nie widzieliście, to radzę, żebyście tego nie widzieli. Bo my możemy widzieć, jesteśmy świadkami, bywamy w krajach i w zborach i widzimy, co to znaczy martwy Kościół Jezusa Chrystusa, który kiedyś był żywy? On stracił ducha i stracił tchnienie i została tylko skorupa i została tylko forma. Nie daj Boże, żebyśmy doszli do takiego stanu. Nie daj Boże, żebyśmy doszli do takiej sytuacji. Ten Kościół ma być żywy tak, jak Pan go zostawił w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, kończąc na ostatnim rozdziale. Ten Kościół ma być taki żywy. W nim musi być dech żywota. W nim musi być Duch Święty. I Pan zostawił taki Kościół i On chce, żeby on był żywym, tak jak On go zostawił. I po taki żywy Kościół on wraca z powrotem. Jeżeli on będzie martwy, on się nigdy nie podniesie. Na nim mogą być przepiękne napisane słowa, imiona kościołów różnych. Betel czy drugie nazwy. No jeżeli w nim nie będzie tchnienia Ducha Świętego, on się nigdy nie podniesie.
On tylko będzie miał nazwę, że on jest Kościół Zielonoświątkowy, że on jest Kościół, który wierzy w chrzest Duchem Świętym. No jeżeli tego Ducha tam nie będzie, będą tylko suche kości. I taki zbór, i taki Kościół nigdy nie podniesie się do paza. I pytanie powstaje, czy zbór, do którego ja należę, jest żywym zborem Jezusa Chrystusa. Alleluja. I ty możesz na to pytanie tylko odpowiedzieć. Czy ten zbór jest żywy? Czy w nim jest tchnienie życia? Czy w nim jest miłość? Czy w nim jest staranie jeden o drugiego? Czy tam tak jest? To jest potrzebne. Kochani, Duch Święty musi działać w zborze Bożym. On powinien działać. Bóg jest mówiącym Bogiem. On chce mówić do nas. Tak często my nie chcemy, żeby On mówił do nas. Tak często nasze życie zatyka usta naszemu Panu i Duchowi Świętemu, dlatego że ono nie jest godne Bożego Słowa i Pan nie może przemawiać. A On jest Bogiem żywym. On chce mówić do ciebie i do mnie w ten poranny czas. Alleluja. Ja chcę zadać pytanie, kiedy ostatni raz Pan przemawiał do ciebie? Kiedy? 30 lat temu? Czy 3 dni temu? Kiedy ostatni raz Duch Święty mówił do twojego serca? Kiedyś ostatni raz słyszał Jego delikatny głos? Czy wtedy, kiedy my się nawrócili, byli fajni bracia? A jacy oni dzisiaj są? Czy tylko zostały suche kości? Kochani, to jest ważny temat, który ja dzisiaj rano poruszam z wami. Zbór i Kościół jest żywym organizmem Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to. My spotykamy różnych, jak ja wspomniałem, ludzi. Bywamy na takich nabożeństwach, gdzie Duch Święty mówi do zboru. Bywamy na takich nabożeństwach, gdzie Duch Święty pociesza zbór. Bywamy na takich nabożeństwach, gdzie Duch Święty strofuje zbór. Bywamy na takich nabożeństwach, że Bóg bardzo srogo mówi do swego ludu, aby nie mieszali się z tym światem i aby świat nie chodził do zboru i zbór nie szedł do świata. Pan oddzielił swój organizm od tego świata, żeby on był święty i czysty. Alleluja. I drugiej Ewangelii my nie możemy głosić. My nie mamy prawa drugiej Ewangelii głosić. Duch Święty jest tym, który ożywia nas i mówi do nas. Ja wspominam, gdy ja byłem w Kanadzie, na jednym nabożeństwie już troszkę czasu upłynęło i powiem wam, że nie zawsze dobrze jest być oddalonym od społeczności. Kiedy człowiek jest bez zboru jakiś czas, jak Józef był w społeczności, bez społeczności ze swoją rodziną. Oddaleni od społeczności izraelskiej, jak apostoł Paweł mówi. Wtedy jest trudno. Jeżeli tego nie przeżyliście, ja nie radzę, abyście to przeżyli. Tam nic wesołego nie ma. Ale bywają wypadki lub los człowieka pokieruje, że nie ma możliwości być na nabożeństwie przez dłuższy czas. I ja to przeżyłem. I gdy przyszedł czas, że przyjechali bracia do naszego zboru, tam, gdzie my mieszkamy i był dłuższy czas, ja się modliłem, Panie, tak długo ja już nie słyszałem Twojego głosu, ja bym chciał wiedzieć i stanąć na Twojej wadze i na Twoim rentgenie, żebyś Ty o mnie powiedział, gdzie ja się znajduję. Czasami przychodzi takie doświadczenie na nas. Panie, dlaczego niebo milczy? Dlaczego niebo nie odpowiada? Dlaczego tak trudno bywa? I gdy bracia przyjechali z Niemiec Zachodnich, oni odwiedzili nas. Oni byli z Kazachstanu, oni osiedlili się tam i to byli bracia prezbiterzy. I gdy oni odjeżdżali do Kanady, brat jeden mówi do mnie, słuchaj, przyjedźcie do nas, u nas będzie pożegnalne nabożeństwo. Ja nie wiem, czy ja wam o tym opowiadałem, czy nie. I gdy ja mówię do żony, słuchaj, my pojedziemy. I my jechaliśmy dość długo i gdy ja cały czwartek u tego brata w domu starałem się być w modlitwie. Mówiłem, Panie, nikt nie wie mojego serca, nikt nie wie. Ja tak bardzo pragnę słyszeć Twój głos i słyszeć, w jakim stanie ja się znajduję w tej chwili przed Tobą. Bo przeszedł jakiś czas, myśmy nie mieli społeczności i byliśmy na tym nabożeństwie. Gdy przyszliśmy do tego domu, aby być na tym nabożeństwie, wtedy... Gdyśmy się zgromadzili, tam stał stół, przyjechali ludzie z drugich miejsc i gdyśmy się na tym nabożeństwie byli, ja odczułem, że
że jest obecność Boża w tym zgromadzeniu. Ja mogę go poprosić szklaneczkę wody? I gdy żeśmy byli tam, ja odczułem obecność Bożą. Ja się nie oglądałem, ale gdyśmy skłonili kolana, gdy ludzie zaczęli się modlić, Duch Święty zaczął mówić do zboru. I gdy siostra spełniła się Duchem Świętym, gdy przyszła na nią obecność Boża, to gdy ona spełniła się Duchem Świętym, ja wiedziałem, że do mnie będzie mówił Bóg. Mój duch złączył się z Duchem Świętym. I ja wiedziałem, że do mnie będzie Bóg odpowiadał, bo ja się modliłem już parę dni, żeby Bóg coś odpowiedział. I gdy Duch Święty się odezwał, ożyły suche kości. Alleluja. Ja nie wiem, jaka mokra była ziemia naokoło mnie. Ja nie wiem, jaka ta podłoga była mokra. Ja bardzo silnie płakałem. I Duch Święty odkrywał moje myśli i mówił do mnie to, czego potrzebowałem ja. Te suche kości ożywały. Bóg odkrywał i mówił. I ja się znalazłem w takiej obecności Bożej, że ja wam nie dam rady opowiedzieć nawet tego. I gdy Duch Święty kończył mówić do mnie, a ludzie stali, wszyscy się modlili i się uciszyli. I gdy Duch Święty przestał mówić, wtedy Pan mówił przez tą siostrę tak: a teraz, synu mój, podnieś swój głos i chwal moje imię. I gdy Duch Święty skończył to mówić, dziękuję serdecznie, gdy Duch Święty skończył to mówić, dziękuję, wtedy Duch Święty napełnia mnie i zabiera dla mnie moje usta i zabiera dla mnie moją siłę i zaczyna Pan uwielbiać swoje imię przez moje usta w Duchu Świętym. Ja takiego nigdy nie przeżyłem. I radzę wam i sobie, żebyśmy każdy dzień takie coś przeżyli. Kiedy Duch Święty bierze swój udział, twoją osobę, twoje usta i przez ciebie chwali się imię Boże na nieznakomym języku, ja nie miałem nad sobą kontroli. Duch Święty uwielbiał imię Boże. Kości ożyły. Alleluja. Bez nich byłoby bardzo trudno. Myśmy jechali z powrotem, ja byłem nie tym człowiekiem. Ja byłem odnowionym, ja byłem pocieszonym, ja byłem radosnym. Duch Święty do mojej żony przemówił, tam do wielu innych osób były objawienia Ducha Świętego. Kochani, jak dobrze być na tym miejscu, gdzie Duch Święty przemawia. My dzisiaj wspominamy ten dzień, że był taki dzień, ale nie chcemy tego wspominać, chcemy go przeżyć dzisiaj. Alleluja. Ja wczoraj wspomniałem, powiedział Mojżesz, blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim. Alleluja. On dzisiaj jest ten sam. On dzisiaj jest ten sam. My czytamy w pierwszej księdze Samuela w 3 rozdziale, że były trudne dni, że nie było widzenia Pańskiego, nie było objawienia Pańskiego, były trudne dni i Słowo Boże było drogie w ten czas. A czy zastanawialiście się dlaczego? Dlaczego Słowo Boże było drogie i czego widzenia Boże były rzadkie? Ja wam powiem dlaczego. Bo nie było do kogo mówić. Bo nie było do kogo mówić. Czytajcie ten rozdział, 2 i 3. Nie było do kogo mówić. Eli i jego synowie odwrócili się od przykazań pańskich, czynili to, co się nie podobało Bogu i nie było do kogo mówić. Bóg musiał zbudzić Samuela i otworzyć jego uszy, żeby móc mówić i mieć kontakt z narodem izraelskim. Bracie i siostry, to jest ważne miejsce Bożego Słowa, abyśmy byli żywymi i Bóg mógł do nas mówić, bo coś drugie w ten czas było ważniejsze niż Pan i Pan nie mógł mówić. Nie było do kogo nawet mówić. My w 8 rozdziale czytamy, że Pan Jezus, gdy przyszedł i wygnał złych duchów z tego człowieka i w tej świnie, wiecie? I gdy się ten cud stał, to zamiast ludzie się cieszyć, że Syn Boży przyszedł i uwolnił człowieka od władzy diabła i dał mu radość i zbawienie od diabła, to stało się coś innego. Przyszli ludzie z miasta i powiedzieli: ty od nas odejdź, bo ty mieszasz dla nas. Twoje działanie nie jest korzystne dla nas. I zaczęła się wojna między światłem i ciemnością. I Pan Jezus usunął się. Oni wyprosili Zbawiciela, dlatego że dla ich korzyści stała się utrata. Oni utracili świnie, które oni wychowywali. Może te świnie stały pieniądze, niech się oni topią jeszcze 10 razy. Oni stracili spotkanie ze Synem Bożym i możliwość, która była dla nich dana. Oni wyprosili. Dzisiaj ludzie nie chcą, żeby Bóg mówił do nich.
bo ich palce są włożone tam, gdzie nie trzeba. Zajmują się nieczystą robotą i stają suche kości. Ty nie mów do nas, ty odejdź do nas, na drugi raz będziesz mówić do nas. I Duch Święty odejdzie, nie będzie mówić, zostają suche kości. A potem przychodzą do góry, do nabożeństwa, podnoszą ręce, klaskają, skakają i padają, a to są tylko suche kości. No Duch Święty nie ma tam żadnego miejsca. Dlatego, że Pan został wyproszony na zewnątrz. On nie ma prawa, całego prawa. Pan chce mieć 100% kontrolę nad Twoim i moim życiem. On chce mieć 100% kontrolę i miejsce w Twoim i moim zborze. Chwała Bogu za to. Ludzie nie chcą słuchać. Można mówić przeciwko Duchowi Świętemu i zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Mateusza 12 rozdział mówi o tym, że mówili przeciwko Duchowi Świętemu i można mówić przeciwko Niemu i znaleźć się w niedobrej sytuacji. Kochani, Duch Święty, dzisiaj wiele zborów wspomina o Nim. Dzisiaj u nas w zborze wspominają o tym. W całym świecie się dzisiaj mówi o Duchu Świętym. I ja chcę zwrócić na Niego uwagę, bo ta osoba dla nas jest ważna. Ona jest bardzo ważna. Bez Niego nam będzie bardzo trudno. I mówi apostoł Paweł następujące słowo Boże. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Duch Święty mówi do Kościoła dzisiaj. Alleluja. Kto ma uszy, niech słucha, co mówi Paweł czy Gaweł. Niech słucha, co Duch mówi zborom. Duch Święty chce mieć kontakt ze swoim Kościołem. Duch Święty chce mówić do swego Kościoła. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch Święty mówi zborom. Patrzcie, abyście odtrącili tego, który mówi. Albowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba, poniesiemy karę. Dlatego poddamy się głosowi Ducha Świętego. Przecież okażemy się wdzięcznymi my, którzy przyjmujemy królestwo niewzruszone, oddawając cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Można zasmucić Ducha Świętego do takiego stopnia, że go wyprzemy z nas i on może nigdy nie wrócić. Kochani, to są bardzo delikatne sprawy. Ja nie znam waszych serc, nie znam waszego życia, nie wiem jak żyjecie, nie wiem jak postępujecie, ale jedno wam tylko powiem. Niech Bóg nas broni zasmucać Ducha Świętego. Niech Bóg nas od tego chroni. Ja u was kiedyś mówiłem o sumieniu. Już parę lat przeszło. Bóg komunikuje się z nami przez nasze sumienie. Duch Święty ma kontakt z naszym sumieniem i mówi do naszego sumienia. I nasze sumienie powie nam, gdzie mamy rację, gdzie nie mamy racji. Gdzie źleśmy zrobili lub źle powiedzieli, ono nam podpowie, chyba że ono jest spalone. Dlatego nie będziemy zasmucać Ducha Świętego, bo on może wyjść i może potem nie wrócić się do nas. I apostoł Paweł też mówi, bacząc wtedy, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś korzeń gorzki rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przez niego nie pokalało się wielu. Korzeń gorzkości może wyrosnąć taki duży w Twoim sercu i moim, że może wyprzeć Boga z nas, może wyprzeć Ducha Świętego z nas. Ten gorzki korzeń jest grzech, jest nieprawidłowe życie, jest chodzenie nie według Bożego Słowa. Jedyny sposób, aby człowiek przyszedł do Boga, to jest ten, gdy Duch Święty osądzi Twój i mój grzech, wtedy mamy łaskę u Boga. Alleluja. Ja dziękuję Bogu, kiedy Duch Święty sądzi mnie i Ciebie i przyprowadza nas do krzyża Jezusa Chrystusa. Alleluja. Ktoś powie, bracie, czy ja mam przebaczenie? Ja bym powiedział, że 99,9 na pewno tak. Na pewno tak. Duch Święty przyprowadza do Boga. U nas opowiadał jeden z pastorów, który pomaga dla mnie w pracy zborowej. On odpowiadał, że to było tam u niego w zborze, gdzie on był. Mówi, jeden brat upadł w grzech i zbór powiedzieli, bracia, my musimy ciebie wyłączyć. Ty dostojny jesteś wyłączenia. I Duch Święty dotknął się tak jego serca, że do wyłączenia nawet nie doszło. U Boga jest łaska. Bóg daje pokutę człowiekowi. Nie myślcie, że ona tak sobie przychodzi. Duch Święty pracuje nad sercem człowieka i chce go wrócić do krzyża Golgoty. Bóg nie chce stracić człowieka. Duch Święty pracuje. Ktoś może myśli, ja zgrzeszyłem, nie mam przebaczenia. Nieprawda. To diabeł tak mówi. Duch Święty pracuje nad każdym sercem i chce wrócić to drogie serce, za które umarł Syn Boży. Alleluja.
I ten brat przyszedł do pokoju braterskiego, gdzie stali wszyscy bracia. I ten brat odpowiada, że ten brat upadł na swoje kolana przed każdym bratem. I lał łzami, umywał nogi każdemu bratu. Mówi: bracia, nie odłączajcie mnie. Przebaczcie mi, ja chcę Bogu służyć. I Bóg otworzył swoją łaskę i oni mu przebaczyli tam i nigdy nie doszło do wyłączenia. Ale to była pokuta dana Bogiem. Alleluja. To jest praca Ducha Świętego. Tak pracuje Duch Święty. Nie za pieniądze. On skrusza twoje i moje serce i prowadzi nas do Syna Bożego. Zawsze do Syna Bożego. Pan Jezus powiedział, że dla mnie jest dane prawo i moc przebaczać grzechy na ziemi. Alleluja, że takiego mamy Zbawiciela. I do takiego Zbawiciela prowadzi Duch Święty ciebie i mnie. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za Ducha Świętego. My czytamy o Saulu. Saul zasmucił Boga i Dawid zasmucił Boga. Dwie różne osoby. Ale popatrzcie, że Saul nigdy nie pokutował. On przyznał, że on zrobił źle, no nigdy nie pokutował. On kiedyś miał nowe serce, no on przyszedł do takiego stopnia, gdzie Bóg mu więcej nie odpowiadał. Gdy była wojna z Filistynami i on radził się Pana, napisane w pierwszej księdze Samuela i napisane tam jest, że Pan nie odpowiadał jemu ani przez sny, ani przez objawienia, po prostu Bóg odstąpił od człowieka. On może zobaczył, że zrobił źle, no on nie pokutował. Dawid zrobił źle, no on umiał podejść do Boga. Powiedział: Panie, moje życie jest jak suche kości, moja poduszka mokra od łez. Ja nie dam snu oczom moim, dopóki nie znajdę miejsca królowi mojemu. On wyznał to przed Bogiem i Pan powiedział: zdjęty jest grzech ciebie, oczyszczona jest wina twoja. Alleluja. Dwa różne podejścia przed oblicze Boże. Zdjęty z ciebie grzech, nie umrzesz. A Saul, on, Pan odstąpił od niego i więcej z nim nie chodził. Nie chodził. On może wyznawał, no nie pokutował. On przyszedł do miejsca, gdzie Bóg wie, jemu nie odpowiadał. Dzisiaj wiele ludzi może płakać, no nie ma pokuty. Pamiętajcie, że Bóg, wspomniałem, Bóg przez Ducha Świętego przynosi pokutę do człowieka serca. Nie będziesz pokutował, kiedy chcesz. Ono, ono. Może myślisz, że ja pójdę i troszkę pohulam, troszkę się zabawię, troszkę świata zażyję i tak dalej. No nie zawsze będzie tak. Nie wiesz, czy Bóg tobie da miejsce pokuty. Nie wiesz, czy Bóg ci da miejsce upamiętania. Nie wiesz. Dlatego Bóg daje miejsce upamiętania. Można płakać, a w sercu pokuty może nie być. I sumienie może być spalone i zostają się suche kości. Ludzie dzisiaj wyznają, a na drugi dzień robią to samo. To nie jest pokuta. To jest bawienie się z Bogiem i my tego robić nie możemy. Grzech niszczy rodzinę, grzech niszczy zbór, grzech niszczy serce, grzech czyni człowieka martwym, starego lub młodego, on czyni go martwym. Ktoś powie, jaki grzech? Wiele ich jest. Ja już nie będę odkrywał w pierwszym rozdziale. W pierwszym liście do Koryntów, 5 i 6 rozdział możecie poczytać. Paweł wymienia do zboru w Koryncie grzechy ludzi. Jakie są? I z nich trzeba się oczyścić i z nich trzeba pokutować. I Dawid mówi: Panie, kiedy ja milczałem, moje życie było jak suche kości. Ale gdy wyznałem moje grzechy przed Tobą, Tyś przebaczył nieprawość mego grzechu. Kiedy grzechy chowają się w sercach ludzi, to ludzie schną i stają się jak suche kości. Dlatego mówi apostoł Paweł do zboru w Efezie, że my byliśmy dalekimi od Boga, martwymi w grzechach i w upadkach, ale On przez miłosierdzie ożywił nas i zbawił nas. Alleluja! Chwała Bogu! Cudowna Boża łaska, a to wszystko sprawuje Duch Święty z nas, w nas. Ludzie martwi i mogą być suche jak kości bez Boga w ich życiu. Przychodzą do zboru i mogą czynić zbór suchym i może być ciężka atmosfera. Nieraz ludzie przychodzą i nieraz mówią, czemu tak ciężko w zborze? Dlatego, że ludzie nie żyją jak powinni żyć. Chrześcijanie nie żyją jak powinni żyć i to nie jest ugodne Duchu Świętemu i jemu trudno wtedy w zborze działać. Dlatego, kochani, tak jest ważne, abyśmy my byli żywymi, czystymi, oddzielonymi dla Boga i dla sprawiedliwości Bożej. My widzimy w objawieniu świętego Jana 3 rozdział i tam czytamy. Tam był jeden zbór z pierwszych wierszów i mówi: ja wiem, że ty masz imię, że ty żyjesz, ale ty jesteś martwy.
wszystko suche i martwe. I ja nie mam miejsca u Ciebie, słowymi słowami. Ja nie mam miejsca pośrodku Ciebie, bo Ty masz tylko imię, że Ty jesteś zielonoświątkowiec. Ty masz tylko imię, że Ty masz, że Ty masz społeczność z Bogiem. No ja nie mam miejsca pośrodku Ciebie. Ja nie mam miejsca. Pan Jezus powiedział w 23 razie do faryzeuszów, że wy na zewnątrz wyglądacie bardzo ładnie i wszystko dobrze mówicie, ale wewnątrz was jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie pomalowane, a w środku pełne suchych kości. Tak powiedział Jezus? Tak powiedział Jezus, 23 rozdział Mateusza, czytajcie. Ci ludzie nosili księgi pod rękami, oni się Mojżeszem zastawiali, no oni nie mieli ze Zbawicielem nic do czynienia. Oni byli obłudnikami, oni tylko na zewnątrz ustami służyli Bogu. Pan Jezus powiedział, ten lud przybliża się do mnie ustami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Dlatego Kościół może być martwy w grzechach i formalizmie. I dlatego nasze serca powinny być wdzięczne przed Bogiem. Ja pamiętam, ja byłem raz w dali od swojego zboru, właściwie to byłem poproszony na Ukrainę, żeby ożenić tam młodą parę. Siostra była z naszego zboru, a młody brat był stamtąd. Bracia podzwonili, powiedzieli, bracie Waldemar, przyjedziesz i ożenisz nam tą młodą parę u nas, my chcemy, żebyś przyjechał. I gdybyśmy mieli tam możliwość być, pojeździliśmy troszkę po zborach i byliśmy w jednej wiosce, ja pamiętam gdy dzisiaj, skłoniliśmy kolana w jednej wiosce i tam była jedna siostra, ona Mania, ona już nie żyje. I przez nią Duch Święty mówi do mnie, gdy Ty przyjedziesz z powrotem do swojego zboru, zrobisz to i to i to, bo znajduje się tam to i to i to. I ja musiałem tak postąpić, jak Duch Święty powiedział. Bracia, siostry, jak kosztowne jest, kiedy my chodzimy w Duchu Świętym. Alleluja. Kiedy słyszymy Jego głos, jak kosztowne, kiedy kaznodziejowie stoją na kolanach i szukają widzenia od Boga i słowa od Boga, aby naród był nakarmiony. Alleluja. Jak dobrze, gdy pomazane Słowo Boże jest Duchem Świętym i usługa pomazana Duchem Świętym. Jak dobrze wszystkim nam. Idziemy wszyscy wtedy do domu zadowoleni, dlatego żeśmy byli błogosławieni. I tomu niech Bóg każdego z nas pobłogosławi. Apostoł Paweł, gdy przyszedł do zboru w Galatach, mówi, bracia, wam była przedłożona pełna Ewangelia. Wyście usłyszeli od tego, który zbawia od początku, ale ja was nie poznaję. Ja was nie poznaję. Wy odstąpiliście od tego, który był od początku. Wy nie jesteście tymi, wracacie się z powrotem do tych rzeczy. Paweł mówi do mnie, ta namowa nie jest od was. Ona nie jest wasza, ona nie jest tego, który nastawiał was. I Paweł bał się o zbór w Galatach. On nastawiał ich, bracia, nie wracajcie z powrotem, boście dożyli zbawienia, nie wracajcie z powrotem. I napominał ich on świętymi słowami. I ciało Chrystusowe potrzebuje życia w naszej godzinie. Ono potrzebuje życia w czas odstępstwa. Kochani, nie przyjdzie ten dzień, aż nie przyjdzie odstępstwo. Tesaloniczanów Paweł mówi, nie przyjdzie ten dzień, jak przyjdzie odstępstwo. Popatrzcie tylko dobrze wśród was i naokoło was, wszędzie i tak dalej. Zobaczycie, jakie odstępstwo dzisiaj jest w Kościele Bożym. Jak diabeł dzisiaj stara się zrujnować Kościół Boży od środka. Nie od zewnątrz, od środka. I jemu się poniekąd to udaje. Czemu? Bo zostały się suche kości. Nie mamy widzenia od Boga. Nie mamy objawienia od Boga. Nie mamy rozeznania od Boga, aby widzieć, co się dzieje. Dlatego Duch Święty nam potrzebny jest. My powinniśmy Go przeprosić dzisiaj i poprosić, Panie, niech Duch Święty będzie wśród nas. Niech On kieruje naszymi pastorami, naszymi diakonami, naszymi braćmi, siostrami. Niech On wybiera naczynia. Niech On mówi do nas, abyśmy nie byli jak suche kości. Abyśmy nie byli jak te suche kości. Kochani, gdy Ezechiel zobaczył te kości, one były wszystkie suche, życia w nich nie było. I potrzeba było, żeby Duch wstąpił w nich. My możemy nazywać się chrześcijanie. Możemy przychodzić do zboru. Możemy ładnie się ubrać. Możemy mieć ładne imię. A możemy być martwymi i mieć dwa oblicza. Jedną twarz z Boże, a drugą twarz na zewnątrz. To są suche kości. Niech Bóg nas broni od tego, aby tak było. Ono jest niedobre. Wiecie, suche kości, ja nie wiem, czy wiecie, one robią specyficzny dźwięk. Weźcie kiedyś kości dwie, ja taką możliwość miałem, i postukajcie jedną o drugą. Jaki to jest dźwięk suchych kości? On jest nieprzyjemny. Tak może być i w martwym zborze. To są suche kości. Wiecie, te wszystkie padania, te wszystkie śmiania, te wszystkie skakanie, te wszystkie tańcowanie, to są suche kości, emocje ciała. Duch Święty w tym nie uczestniczy.
Nigdy w życiu. Duch Święty, gdy bierze zbór w swoje ręce, to jest zupełnie inna chwała dla Boga. On wie, jak uwielbić Jezusa Chrystusa. On wie, jak wziąć twoje serce i twoje usta i uwielbić Syna Bożego. On wie. On wie. Alleluja. Kochani, dlatego będziemy czuwać i patrzeć się, abyśmy byli żywymi. Ile dzisiaj jest takich zborów, które mają taki dźwięk właśnie suchych kości? My to już spotkaliśmy tu na waszych terenach, w kraju Polski i spotkamy u nas. Ile jest zborów, które mają dźwięk suchych kości? My chcemy, aby ciało było żywe Jezusa Chrystusa, aby Duch Święty działał w nim. I kochani, jeszcze chcę jedno powiedzieć. Kiedy ludzie chwalą siebie lub chwalą człowieka, Duch Święty od razu odstąpi. On nigdy nie będzie. On nigdy nie da, aby człowiek wziął chwałę od Syna Bożego. Nigdy w życiu. Jemu się należy chwała. Alleluja. On umierał i dla Niego chwała. I Duch Święty nigdy nie dostąpi. Tam, gdzie człowiek zabrał chwałę dla siebie, przez swoją naukę, przez swoje dosiągnięcia, przez swoje mądrości, encyklopedie, korkondancje i drugie rzeczy, wziął chwałę dla siebie, Duch Święty odstępuje, on nigdy nie będzie tam. Duch Święty, Jego praca jest, aby wywyższyć Syna Bożego. Alleluja. Pan Jezus powiedział, gdy On przyjdzie, On mnie uwielbi. Chwała Mu za to. On mnie uwielbi i opowie dla was przyszłe rzeczy. I my musimy być w kontakcie z Nim. Dlatego, gdy nie ma takiego życia w zborze, gdy Jego nie ma, to trzeba czymś zamienić. Trzeba zamienić bębnami, skakaniem, klaskaniem, śmianiem, lataniem, chachotaniem, bo drugiego nic nie ma. Kochani, bo drugiego nic nie ma. Ale gdy jest Duch Święty z Boże, tam nieczysty nie będzie miał miejsca. On będzie uciekać, bo tam są bracia i siostry spełnieni Duchem Świętym, którzy mają widzenie od Boga, którzy widzą, co jest lewo i co jest prawo. Alleluja! Chwała Bogu za to. Niech Bogu będzie chwała za to wszystko. Dlatego nie możemy to zamienić i odrzucać tych kosztowności. Czasami starają się ludzie coś złożyć. My nawet nieraz sami widzimy, staramy się coś złożyć. Może być w rodzinie jakiś kłopot, czy bracia coś chcą złożyć, staramy się coś zrobić i złożyć te kości do kupy. Chodzimy i staramy się, mówimy, jak trudno jest coś zrobić, gdy Duch Święty nam nie pomaga. Jak trudno, kochani. Ale nieraz to, co my składamy nieraz latami, Duch Święty złoży za 2 minuty. I rodzina w porządku, i wszystko jest dobrze, i człowiek służy Bogu, czy żona służy Bogu. On to może zrobić za 2 minuty, co nam się nie udaje, bo to jest Duch Święty. Alleluja. On na to przyszedł, aby zastąpić Jezusa na ziemi. On zastąpi Jezusa na ziemi. Dlatego, kochani, niech Bóg będzie uwielbiony, aby On zawsze miał miejsce wśród nas. Potrzebne jest nowe życie. Potrzebne jest życie w Duchu Świętym. Członkowie, liderzy, młodzież, żony, dzieci mają zejść razem i musimy szukać Bożego oblicza. Ja pamiętam, gdy myśmy jeszcze byli tutaj, żyli na waszych terenach, ja pamiętam, jak na kolanach my szukali oblicze Boże. Szukali, żebyśmy nie byli suchymi kościami. Czasami i często, gdy był zjazd, na przykład w Wiśle, pamiętam, Głębcach, to był 68-69 rok. Ja pamiętam, że czasami myśmy szli na modlitwę o 10 w wieczór, i o 4 rano żeśmy kończyli. To nie były suche kości. Ale na drugi dzień, jak zaczęło się nabożeństwo, to Duch Święty działał i dusze się zbawiały. Alleluja! To jest praca Ducha Świętego. To jest praca Ducha Świętego. Chwała Bogu za to. To jest potrzebne, abyśmy dali Jemu miejsce. Dlatego, kochani, dzisiaj polityka diabła jest taka, żeby młodych ludzi oddzielić od zboru. Powiedzieć, że to nie. To trzeba iść tam, gdzie jest wesoło, to trzeba iść tam, gdzie tańcują, to trzeba iść tam, gdzie gwizdają, to trzeba iść tam, gdzie jest modernizm i diabeł dzisiaj zaślepia oczy. Polityka diabła oddzielić młodych od prawdziwych zborów, żeby oni nie widzieli tego wszystkiego i jemu się to dzisiaj udaje i my się modlimy o tym. My się modlimy, aby Pan zachował od tego i Duchem Świętym wmieszał się w to. I dlatego, kochani, gdy te kości się zejdą razem, potrzebny jest Duch Święty, aby powleczenie, ścięgna, ciało, wszystko, skóra, to wszystko potrzebne. To jest wszystko potrzebne. Duch Święty czyni, aby to ciało ożyło. I Pan Jezus powiedział, na zakończenie, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Jana, ja zacytuję, 6 rozdział, 63 zdaje się wiersz, tam pisze tak, Duch ożywia. Alleluja. To Syn Boży powiedział, nie pastor ożywia, nie kaznodzieja ożywia,
nie misjonarz ożywia, ale duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam powiedziałem do was, są duch i żywot. Alleluja. I w 16 rozdziale, zdaje się też, w 8 wierszu jest napisane tak. A gdy przyjdzie, a gdy On, to jest Duch Święty, przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty nigdy nie powie: synu, córko moja, dziękuję ci, że mi tak fajnie służysz. Dziękuję, że ty już jest taki doskonały. On nigdy tak nie powie. On zawsze będzie pokazywać na Syna Bożego i pokaże tobie, że ty musisz się jeszcze więcej starać, aby się podobać Panu. To jest praca i znak Ducha Świętego. Pamiętajcie, że znak Ducha Świętego jest ten, że On zawsze będzie prowadził do Syna Bożego. Zawsze. On będzie zawsze ukazywał na Syna Bożego. To jest znak Ducha Świętego. Jeżeli On tego nie robi, ja stawiam znak zapytania, czy to jest Duch Święty. Ja stawiam wielki znak zapytania. Jego znak jest ten, że On przyjdzie, On mnie uwielbi i On będzie prowadzić ludzi do Syna Bożego. Alleluja. Bracie i siostry, my będziemy teraz się modlić, aby nasze kości nie były suche, ale żeby Duch Święty miał pracę w naszych zborach, pracował, ożywiał naszych dzieci, naszych wnuków, rodziny nasze, zbory nasze, aby On wybierał naczynia, oddzielał, oczyszczał ich i używał ich, jak ma być w Kościele Bożym. Chwała Bogu za to. Amen. Idziemy do Boga i modlimy się.